To jest Franz Kawka, czeski pisarz, którego pewnie większa część z was kojarzy, chociażby z nazwiska, i pewnie duża część z was kojarzy też jego najbardziej znane dzieło, czyli Proces. Wydaje mi się, że nie będzie jakoś bardzo kontrowersyjne, jeśli powiem, że Franz Kawka to być może najważniejszy pisarz w ogóle w historii literatury. A już na pewno jeden z ważniejszych. Ale co zapewne wnioskowaliście z tytułu tego filmu, to nie będzie ani omówienie procesu, ani jakiegokolwiek innego dzieła Kawki. Po pierwsze, dlatego, że nie czuję się nawet w promilu do tego kompetentny, a po drugie, dlatego, że takowe omówienia w jakichś pracach naukowych możecie z łatwością znaleźć w internecie i są to omówienia ludzi dużo mądrzejszych ode mnie i dużo bardziej obeznanych z tematem. Powiem jedynie, że Franz Kafka to jest absolutnie fascynująca postać fascynujące jest jego życie, fascynujące jest jego podejście do społeczeństwa i fascynująca jest w taki przykre, nawet tragiczny sposób jego relacja z ojcem, która ukształtowała całe jego dorosłe życie. Ale dla mnie osobiście równie fascynujące jest to, jak w ogóle świat dowiedział się o Kawce. Jak to, że jego przyjaciel, który pierwotnie miał spalić wszystkie jego prace, postanowił je pokazać światu i, no cóż, niejako własnoręcznie stworzyć Franza Kawkę. O jego wpływie na literaturę czy generalnie świat nie muszę mówić jakoś specjalnie dużo, bo to, że jego w większości niedokończone dzieła przyczyniły się do utworzenia przymiotnika, które pochodzi z tego nazwiska, no to mówi bardzo dużo. A to jest Stanisław Lem. Postać dużo nam bliższa, w końcu to Polak. Postać, o której wiemy o wiele więcej. W końcu pan Stanisław zmarł stosunkowo niedawno, bo nie całe 16 lat temu. I postać, której wpływ na polską literaturę, a już na pewno polską literaturę fantastyczną, jest moim zdaniem porównywalny do tego, jaki miała literatura Franca Kawki na literaturę światową. Wiele osób Stanisława Lema uważa za największego polskiego pisarza i największego polskiego pisarza science fiction, i w tym momencie nie chcę wchodzić w spory, czy. Zajdel był lepszy, czy Duka jest lepszy, to w tym momencie nie ma żadnego znaczenia. Fakt jest taki, że Stanisław Lem to był wielki umysł, wielka osobowość i no, wielki pisarz. Rok 2021 to rok Stanisława Lema, więc stwierdziłem, że warto byłoby coś o nim tutaj powiedzieć. I jeżeli słyszymy nazwisko Stanisław Lem, to pierwsze co nam przychodzi do głowy, jeśli chodzi o jego twórczość, to pewnie Solaris, Cyberiada, Dzienniki Gwiazdowe, Bajki Robotów, być może Wizja Lokalna, czy Opowieści o pilocie Pirksie. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś zupełnie innym. O książce, która jest, w mojej opinii, idealnym przejściem, jeśli chcemy kontynuować literaturę w stylu Franca Kawki. W stylu procesu. Cześć. Ja jestem Tomek, a to będzie kilka słów o pamiętniku znalezionym w Wannie, czyli moim zdaniem bardziej niedocenionej powieści Stanisława Lema. I jeśli chodzi o gatunek, to pamiętnik znaleziony w Wannie jest w dużej mierze tym, czym jest proces, więc jest to. Powieść surrealistyczna, groteskowa, dziwna i absurdalna, ale jest to też w dużej mierze satyra polityczna. Natomiast oprócz tego jest to powieść, no, mimo wszystko science fiction, jest to powieść futurystyczna i dystopijna. W procesie Franca Kawki jeśli dobrze pamiętam, miasto, w którym dzieje się akcja nigdy nie zostaje nazwane, Podaje, że jest ono określone jako stolica, ale z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy domniemywać, że chodzi o samą Pragę, w której Kawka mieszkał. Fabuła pamiętnika znalezionego w Wannie dzieje się w dalekiej przyszłości po katastrofie, w wyniku której wszystkie papierowe nośniki, wszystkie książki przestały istnieć. I tak jak mówi tytuł, historia tej książki jest napisana w pamiętniku. Jeden z ostatnich papierowych nośników, który zostaje odnaleziony w tak zwanym Nowym Pentagonie, który mieści się gdzieś w Ameryce, gdzieś pod górami skalistymi. I są to zapiski agenta, który ponownie nigdy nie zostaje. Wymieniony z imienia i nazwiska. W procesie mieliśmy Józefa K., tutaj mamy po prostu agenta, i żyje on w tym podziemnym kompleksie, aż zostaje mu w pewnym momencie, w zasadzie na samym początku tej powieści, powierzona misja. Misja, która jest tak tajna, że w zasadzie nawet sam agent nie wie, co ma zrobić. I tutaj zaczyna się absurd, zaczyna się ten bardzo kawkowski absurd, zaczyna się podążanie dosłownie bardzo ciasnymi korytarzami. Od biura do biura, od jednej osoby do drugiej, i każda z tych osób wydaje się równie nieprzyjemna, nieufna i podejrzana. Oczywiście, można w tej książce znaleźć takie bardzo oczywiste znaczenia, jak krytykę systemu totalitarnego, komunistycznego, czy krytykę biurokracji. Ale jest w tej książce dużo więcej i nie będę próbował teraz nawet udawać, że zrozumiałem wszystko, co w tej książce się stało. Szczególnie końcówka, końcowe sekwencje są naprawdę surrealistyczne. Natomiast to jest ten typ powieści, który sprawia, że faktycznie chce ci się o nim czytać, chcesz poznawać znaczenia, które Stanisław Lem tutaj umieści, ponieważ jest to książka, która wyszła w, na początku lat 60 gdzie cenzura w Polsce była no, bardzo zajadła i Stanisław Lem musiał w tej książce ukrywać masę znaczeń przed cenzurą. To była jedna z pierwszych książek Stanisława Lem'a, które zamówiłem i pamiętam, że bałem się ją zacząć. W dużej mierze ze względu na pierwsze zdanie, które znajduje się na tyle okładki, i mówi ono, że Pamiętnik znaleziony w Wannie to jedna z najbardziej zagadkowych powieści Stanisława Lema. I ciężko mi się z tym nie zgodzić, z drugiej strony czytałem znowu tyle powieści Stanisława Lema, żeby mieć jakieś ogromne porównanie, ale ta książka jest bardzo dziwna, oczywiście. Natomiast to moim zdaniem nie przeszkadza w czerpaniu satysfakcji z jej poznawania. Oczywiście książka Lema i proces mają dużo elementów wspólnych, co pobieżnie nakreśliłem. Natomiast zauważyłem, że dużo osób tę książkę porównuje do twórczości Witolda Gombrowicza. I ponownie nie będę tutaj udawał, że jestem jakimś znawcą literatury Gombrowicza, bo czytałem jedynie Ferdydurkę, ale faktycznie zaryzykowałbym stwierdzenie, że jeżeli lubicie Ferdydurkę albo jeżeli lubicie Kawkę, to ta książka z dużą dozą prawdopodobieństwa Wam się spodoba. Jeżeli nie, jeżeli uważaliście, że tamte książki są tak absurdalne, że niezjadliwe, to no, nie podchodziłbym na Wasze miejsce do tej książki. Natomiast ta dziwność powieści Lema jest w pewnych momentach trochę inna niż ta w procesie, i mam tutaj na myśli to, że proces w pewnych momentach, w mojej opinii, był książką dosyć powolną. Były takie wyraźne momenty spowolnienia, i mimo od tego, że absurd był ciągle obecny, to faktycznie. W pewnych momentach działo się stosunkowo niedużo. Natomiast książka Stanisława Lema, pamiętnik znaleziony w wannie, to jest. No nie chcę powiedzieć, że to jest jakiś roller coaster, czy jakaś jazda bez trzymanki, ale to zdanie, które wypowiedziałem wcześniej, wydaje mi się dosyć symptomatyczne, czyli to, że to jest jazda od jednego biura do drugiego, od jednej dziwnej osoby do drugiej dziwnej osoby. I ilość absurdalnych scen jest wielokrotnie większa niż w procesie. Oczywiście, pomijam tutaj fakt, że proces to jest książka po pierwsze niedokończona. A po drugie, dużo krótsza niż powieść Stanisława Lema. Natomiast oprócz tej satyry, oprócz tego metakomentarza dotyczącego ustrojów totalitarnych, biurokracji i tak dalej, to co zawsze mi się najbardziej podobało w powieściach, e, zarówno kawki, jak i w tej powieści Stanisława Lema, to, ta, to te sytuacje, które są, wydają się tak absurdalne, że powinny być zabawne, a z drugiej strony one są pokazane w taki sposób: te dialogi są takie, te postacie, które nasz bohater spotyka, są tak. Dziwne i wydaje się, że odklejone od rzeczywistości, że to jest trochę niepokojące mimo wszystko. I w tej książce jest dużo sytuacji, które wydają się zabawne, a z drugiej strony jest w coś tak strasznie niepokojącego. To, co mi się wydaje, że wzmaga ten niepokój, to to, że cała akcja dzieje się jednak w zamkniętym, podziemnym kompleksie, z którego nie da się uciec. To znaczy Józef K., bohater procesu, oczywiście możemy sobie tutaj tak teoretyzować, że gdyby chciał, to faktycznie mógłby próbować uciec. Czy to by się udało? Pewnie nie, ale mógłby próbować uciec do tej rodziny, którą miał na dalekiej wsi. Nasz bohater nie ma możliwości ucieczki, nie może opuścić tego kompleksu i przez to, żeby poradzić sobie z tą dziwną sytuacją, w pewnym momencie po prostu zaczyna pisać pamiętnik, że jest to rygorystycznie zakazane. Ten materiał zakończyłbym mówiąc o tym, jak ta książka jest napisana. Oczywiście ja nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o prozę, natomiast jeżeli boicie się, że styl Stanisława Lema jest jakiś trudny, Odpychający czy ciężki do przyswojenia, to raczej uspokajam. Tę książkę czyta się, no może nie lekko, bo to nie jest najlepsze słowo, ale czyta się ją szybko i, no może nieprzyjemnie, bo to ponownie nie jest odpowiednie słowo, ale faktycznie pochłania się to, co dzieje się na tych, tych kolejnych stronach. I tę książkę porównałbym do innej powieści, tym razem nie Franca Kawki, a jednak Stanisława Lema, czyli do Szpitala Przemienienia. I tam z tą konstrukcją miałem dużo większy problem. Bo. Ta książka zaczynała się tym fabularnym wstępem, potem mieliśmy ten długi, środkowy epizod, który był bardziej traktatem filozoficznym niż powieścią samą w sobie, i oczywiście to wszystko kończyło się tym naprawdę mocnym zakończeniem. Tutaj to wszystko jest dużo bardziej koherentne, zwarte, płynne, jeśli to jest odpowiednie słowo, i ta podróż z naszym agentem przez kolejne ciasne korytarze, przez kolejne dziwne biura. I przez kolejne rozmowy z dziwnymi postaciami jest trochę takim hipnotycznym, absurdalnym przeżyciem, trochę jak wyjętym z synego koszmaru, ale w jest to bardzo fascynujące i chyba to po prostu sprawia, że pamiętnik znaleziony w wan jest moją ulubioną powieścią Stanisława Lema. I wydaje mi się, że na tym mogę zakończyć. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!